rano na siódemki zapraszamy. Może akurat się gotuje gorąca herbata po tym, jak planujemy. Zwłaszcza zapraszamy tych, którzy wieczorem nie mogą przyjść na mszę, no bo mają jakieś zajęcia, są tacy. To jest poniedziałek, wtorek i środa o 7 rano. Będzie dalszy ciąg kolędy. Poniedziałek talizman, we wtorek ołówek, w czwartek kredka od godziny 17. Życzymy księdzu Wojciechowi. Otwartych drzwi. Dobrych nóg też właśnie. Ja niestety nie mogę chodzić. Moi drodzy, ale dobrze, że jest was trochę więcej, bo strasznie jestem uczulony teraz na zimno. Taka jest starość. Jak was jest więcej trochę, to już łatwiej to znieść. Bo tak to się po cichu modlę, Panie Boże, Panie Jezu, żeby ta msza jak najkrócej trwała. Bo potem jestem nie do ogrzania. No. Więc proszę zaprosić jeszcze ludzi, żeby było ciepło. To kolenda jest, to jest, co jeszcze? Kurs przedmałżeński, za który się modlili. Pewnie przypadnie ten wtorek 24. Wtorek. Jak zwykle jest tak, że o 19 jest msza i po mszy jest, to będą te spotkania, które powinny się zakończyć dialogami. Już to oficjalnie informuję. Zobaczymy, ilu przybędzie, wtedy się zamówi miejsce i czas na owe dialogi przedmałżeńskie. To kończyć będziemy pewnie już jutro seminarium odnowy w Duchu Świętym, na którym spełnia się zapowiedź Jana Chrzciciela, który pokazując Chrystusa, mówi, że On będzie chrzcił Duchem Świętym. I właśnie centralną sprawą odnowy w Duchu Świętym tego seminarium jest przygotować się i przyjąć chrzest w Duchu Świętym. Ponieważ ten chrzest, który otrzymujemy, on również w nim uczestniczy Duch Święty, ale to jest chrzest jako niemowlacy, jest to chrzest z wody. Trzeba potem jeszcze dojść do tego chrztu w Duchu Świętym. Niektórzy tego nie rozumieją, no nie będą rozumieć i trudno. Takie bałwany zawsze były też w Kościele. Więc odnowa przyjdzie potem trochę później. Natomiast teraz, jak powiedziałem, jest kurs ten przedmałżeński. Tak, to by było pewnie wszystko, to chyba, że ktoś z odpowiedzialnych jeszcze chce coś powiedzieć, to proszę się już przygotować. Ja jeszcze bym prosił, żeby... Wiem, że się kiedyś tam poprzedniej niedzieli zgłaszali ludzie, którzy chcieli mnie odwieźć, więc jeżeli jeszcze mają chęć mnie odwieźć, to dzisiaj byłbym bardzo wdzięczny za odwózkę do Brzecina. Proszę bardzo, kto chce jeszcze coś powiedzieć. Siostra Maria przekazuje zaproszenie na medytację biblijną we wtorek po mszy świętej. Ja dla równowagi chciałem zaprosić do kina w piątek o 21:00 na Gwiezdne Wojny od 1, jak się jeszcze nie widział. Bilety 11 zł. Przy kasie to zapraszam.
Ja zapraszam na Sokra Brzynową. W środę gramy na sali Uniwersytetu Przyrodniczego o godzinie 22.00. Koszt 5 zł gramy w siatkówkę i koszykówkę. Zapraszam. Ja mam dla was specjalne zaproszenie, abyście nie byli już emigrantami, ale żebyście zostali czynnymi uczestnikami domu tego. Zapraszam was w piątek o 15.30 na sprzątanie. Tak wyszło z waszej ankiety. Dzięki. Ja zapraszam do Pienka po gościa niedzielnego. Może przed chwilą wspomniał, że ojciec Wojtek będzie chodził po kolędzie w ołówku i kredce w poniedziałek, we wtorek i czwartek. A w poniedziałek trzeba pójść po tych akademikach i popytać się ludzi w pokojach po prostu, czy chcą przyjąć księdza. Teraz potrzebuję przynajmniej 4 osoby, żeby się zgłosiły do mnie i przy Pienku będę ich informował, co dalej robić i jak. Jutro o godzinie 18 się spotkamy. Jak ktoś ma czas jutro, to proszę się zgłosić teraz. Zaskoczyłeś. Nie, no było już. Co? Było już, tak. Co było? Już tak się zgłoszenie. Dawajcie, proszę was. Jeden. Jeszcze 3 osoby. Mogą być kobiety. Kobiety trzeba dać tam, gdzie mieszkają chłopy. Będzie trwało, no nie wiem, 40 minut. Jak się zgłosi więcej osób, to w ogóle 20 minut. Druga osoba. Tam ktoś się zgłasza. Trzecia osoba. Jeszcze jedna. Czwarte i piąte, dobra. Nie, no ja nie. Ale... przy Pieńku zresztą szy. Zapraszam. Dzięki. A w środę zapraszamy na adorację Świętego Sakramentu wraz z czuwaniem Duchu Tezę. Modlimy się o jedność wszystkich chrześcijan. Jak ktoś się chce włączyć śpiewem, przećwiczyć, to o 17.30 spotykamy się w oratorium na próbie śpiewu. Później bierzemy udział we mszy świętej i po mszy jest czuwanie. Zapraszam. Może ja chciałbym wam ogłosić, że 11 lutego odbędzie się bal na 200 par. Dlatego chciałbym was wszystkich zaprosić. Koszt balu to jest 100 zł. Ja przyjmuję wraz z Adą zapisy. Więcej szczegółów u mnie, przy Pienku bądź w holu. Jakby co, to szukajcie Arka. Dzięki. Od jakiegoś czasu wszystkie ogłoszenia są nagrywane, więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć na przykład o czym była mowa w czwartek, albo ominęła was jakaś 20, to na naszym kanale na YouTubie możecie to sobie zobaczyć. Ja jestem przeciwnikiem tego balu na 200 bar. To jest emigracja, duszpasterstwa. A was nie stać w Abrzynie na bal tutaj zrobiony? Nie musicie iść tam gdzieś? Do Dominikanów? I się popsują instrumenty. Prosimy Boga, by nam pobłogosławił. Cały ten tydzień, żebyśmy przede wszystkim nie grzeszyli, ale byli blisko Pana Boga. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Niech nam też błogosławi i sprzyja wraz z swoim Synem. Amen. Amen.